Jak czytamy w artykule redakcyjnym, po podjęciu przez UE 20 grudnia bezprecedensowego kroku w kierunku pozbawienia Polski prawa głosu we wspólnocie, wśród prawicy w Europie wybuchło oburzenie. Oskarżano bezimienną demokrację o robienie na złość suwerennemu państwu, a węgierska prorządowa gazeta Magyar Hírlap grzmiała, że jest to dowód, iż Bruksela zamierza ukarać kraje, które sprzeciwiają się przyjęciu muzułmańskich migrantów, pisze NET. Nie było to nic z tych rzeczy. Komisja Europejska wielokrotnie ostrzegała PiS, że jego stałe wysiłki, by podważyć niezależność sądownictwa, są niedopuszczalnym atakiem na podstawową zasadę UE i zachodniej demokracji, czytamy. Gdy w Polsce przyjęto ustawy, które upolityczniały sądowe nominacje, dając zdominowanej przez PiS władzy ustawodawczej kontrolę nad ciałem, które dokonuje selekcji, komisja nie miała innego wyjścia jak uruchomić artykuł 7 traktatu UE, dodaje NET. Sariusz Wolski o kulisach uruchomienia art. 7, opozycja to wymusiła. Użyli też Tuska, działali jak współczesna targowica. Dziennik przypomina, że artykuł 7 jest często nazywany opcją nuklearną UE, gdyż stanowi najpoważniejsze dostępne sankcje. W rzeczywistości jest on bardziej symboliczny niż dotkliwy, ocenia gazeta. Wyjaśnia, że Polska ma 3 miesiące na zajęcie się obawami KE, a jeśli tego nie zrobi, UE będzie potrzebowała zgody wszystkich innych członków, by pozbawić Polskę prawa głosu. Węgry obiecały już, że zawetują takie działania. Jednak już samo powołanie się po raz pierwszy w historii Unii na artykuł 7 to nadzwyczajne upomnienie rządu i potężnego lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, uważa NET. Od dawna jest oczywiste, że Kaczyński i ludzie jemu podobni nie mają szacunku dla praworządności. Od powrotu PiS do władzy w 2015 roku, Kaczyński, PAP, atakował wszelki sprzeciw wobec swego narodowego programu, czy to ze strony wspólnoty, czy też mediów, partii liberalnych czy sądów, jako działalność wywrotową wobec woli narodu, pisze gazeta. Błaszczak, tydzień temu w Polsce skończył się komunizm. Odpowiedź Szczepkowskiej, ty policyjny piesku. Według NET poradzenie sobie z większością tych kwestii jest zadaniem samych Polaków. Jednak niezależne sądownictwo jest nie tylko ostoją porządku demokratycznego, pod którym Polska podpisała się, gdy wchodziła do Unii Europejskiej, ale też podstawowym wymogiem funkcjonowania wspólnego rynku, zauważa. Przestrzeganie traktatów, na których opiera się Unia, niewątpliwie jest w zakresie kompetencji Komisji Europejskiej, dodaje dziennik. Komisja Europejska słusznie powołała się na artykuł 7, ocenia NET. Według amerykańskiego dziennika KE musi teraz stanowczo wyjaśnić zwolennikom Kaczyńskiego i innym siłom narodowym w całej Europie, że istnieją czerwone linie, których nie mogą przekroczyć, nie dlatego, że tak się podoba Brukseli, ale dla ich własnego dobra. Niezależne sądownictwo jest wśród nich, czerwonych linii, PAP, najważniejsze, dodaje.